Cześć. Cześć, witamy Was po dłuższej przerwie. Jutro ruszamy w podróż dookoła świata i przed nią pracowaliśmy. Nadszedł ten dzień, w którym ruszamy w podróż dookoła świata. A właściwie to wczoraj ruszyliśmy, 7 kwiecień 2019 rok. Tak. Pracowaliśmy jako w gastronomii. Ja byłem dostawcą, a Ania smażyła kurczaki. I dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiemy. Wiecie, jaki jest plus w gastronomii? Że można za darmo jeść. Tą pracę znaleźliśmy przez Facebooka. Pracowaliśmy od grudnia, około 14 grudnia do 10 lutego, czyli 2 miesiące. I dziennie mniej więcej pracowaliśmy po 9 godzin do 11-12. Tak naprawdę od poniedziałku do niedzieli, czasami sobie braliśmy weekend wolny, a tak to tak naprawdę non-stop, ile się dało. Pracowaliśmy codziennie, bo czasem wynikało, że nawet 2 tygodnie codziennie, dzień w dzień pracy, ale było też przełożenie na zarobki. Godzinowo na początku zarabialiśmy 16 zł na godzinę, od razu na start dostaliśmy 16. I drugiego czy pierwszego dnia? Drugiego dnia dostaliśmy podwyżkę od stycznia, czyli mieliśmy jeszcze połowę grudnia, że od stycznia będziemy zarabiać 17 zł na godzinę. Połowę grudnia plus święta, minus święta, więc w sumie kilka dni tylko pracowaliśmy z tą pensją 16. Moja praca polegała na tym, że smażyłam kurczaki, potem Bartek je rozwoził. Były to tak naprawdę tylko skrzydełka i piersi z kurczaka. Na czym polega moja praca? Najpierw liczę sobie, ile mięsa potrzebuję do danego zamówienia. Potem sięgam sobie do lodóweczki, odliczam. Teraz będę potrzebowała 8 takich stripsików, poleniczek. I czy to skrzydełka, czy to poleniczki, panieruję najpierw raz w mące, potem wrzucam to do wody i potem jeszcze raz w mące. Wtedy robi się taka fajna panierka na to. Także nie było w tym nic skomplikowanego, wystarczyło obtoczyć je w mące 2 razy. Przepłukując wodą w międzyczasie i miałam taką dużą maszynę, frytkownicę. Frytki jeszcze smażyłaś i krążki cebulowe raz na jakiś czas, w sumie tylko 2 razy. Ale nie ziołowie, się. Miałam taką dużą frytkownicę, do której były 2 przegródki, w jedną wrzucałam mięso, na drugiej smażyłam frytki plus właśnie krążki cebulowe, o których Bartek powiedział. Ewentualnie jeszcze robiłam kanapki czasem, to zależy który dzień w tygodniu pracowaliśmy, w weekendy właśnie robiłam kanapki, od poniedziałku do piątku tylko smażyłam. Ten, kto robił kanapki, też obsługiwał tak jakby klientów na miejscu, odbierał telefony, zajmował się też kasą. I chyba tak naprawdę to wszystko, nic skomplikowanego. W tym momencie, gdy dostawali zamówienie, pisali adresik i co ma być. Ja odbierałem gotowe już jedzenie, pakowałem do toreb termicznych, takich, żeby trzymały ciepło. Zdaje się, pakujecie wszystko w taką torbę, taką albo inną, z jakiegoś pyszne.pl albo jeszcze z jakiejś innej witryny. Pakujecie zamówienia, ładujecie wszystko, zabieracie adresy, paragony w telefonie, chyba że znacie miejscowość, w telefonie sobie znajdujecie, gdzie macie dojechać, no i jedziecie za nawigacją, dojeżdżacie na miejsce, szukacie budynku, bo nie zawsze nawigacja dobrze poprowadzi. Te budynki mogą być gdzieś obok. Wejścia szukacie do budynku, to też jest trudne, się wydaje, ale czasem się chodzi wokół budynków raz albo 2 razy, bo nie można znaleźć odpowiedniej klatki. Idziecie pod drzwi albo wjeżdżacie na piętro. Na jakim to tam piętrze jest, zależy. Też jedna rzecz, którą ja już zauważam, to jak macie przykładowo blok i w nim jest 150 mieszkań. Jak jest 150 mieszkań, zazwyczaj też macie, są to bloki 10-11-piętrowe, macie windę i nie wiecie, na które piętro wjechać. Jak nie wiecie, na które piętro wjechać, to wtedy sobie liczycie, patrzycie, wchodzicie na partę, liczycie, ile jest par drzwi, powiedzmy 3 pary drzwi. I wtedy sobie liczycie po skrzynkach pocztowych, na które piętro mniej więcej musicie wjechać. Nie zawsze to się udaje,
ale dużo łatwiej wtedy znaleźć odpowiednie piętro. Bo nie wiem, jest 100 mieszkań, ktoś poda mieszkanie 47, no to wyjdziecie na piętro piąte. Ale może być, że to będzie piętro szóste. Albo czwarte. Albo w ogóle żadne z tych. I teraz podjeżdżam do bramy osiedlowej i zobaczymy, czy mi ochroniarz otworzy. Otworzył. Ale nie zawsze tak bywa. Czasem trzeba się z ochroniarzami trochę kłócić. I jak się już się z nimi kłóci, no to już tam więcej się nie wiedzie, niestety. Więc tak, teraz na mapce dalej znajduję budyneczek, na który mam podjechać. A mam podjechać pod budynek 139. Pyk. To jest tu ulica. Ulicy wam nie badam. No bo nie wypada. No. I lecę z zamówieniem tam. Dzwonię w domofon. Robię swoje i przychodzę. Jeździłem w sumie 4 samochodami. Naprawdę przesadzali mnie z jednego samochodu na drugi. Jeden samochód miałem, to skończyło się paliwo, bo szef mówi, żeby jeszcze dzisiaj nie tankować. Zapowietrzył się, bo to był diesel, przesiadłem się na drugi, który się sypał. Wszystkie samochody się sypały praktycznie. Jeden się nie sypał, pracownika, który z nami pracował, ja jeździłem nawet jego samochodem. Jeździłem jeszcze jakimś takim wielkim minibusem, minivanem szefa, jak się wszystkie samochody popsuły. A tamten pracownik nie chciał dawać już swojego. Patrz, jaka to wielka krowa. Olbrzymi samochód. Czyli generalnie jeździłem wszystkim, co popadło, co wpadło w ręce. Pewnie jakby to było ciepło, no to nawet bym jakimś skuterkiem jeździł. I plus był taki, że mieliśmy swój samochód, który mogliśmy dojeżdżać do domu. Tak, do pracy, do domu. No to był duży plus, bo po pracy można było zajechać do jakiegoś supermarketu czy coś i kupić sobie rzeczy, żeby na jutro do pracy znowu wstać. A też pewnie dlatego tak dostaliśmy ten samochód, pracowaliśmy codziennie, dzień w dzień. Więc jakbyśmy jeszcze mieli dojeżdżać do domu, no to pociągiem czy czymś troszeczkę by to zajęło. Więc tak to wyglądało. Co do odbioru i dostarczenia. Odbierałem zamówienie, tak jak tłumaczyłem, dojeżdżałem do miejsca, pukałem do drzwi, dawałem zamówienie, dostawałem gotówkę, albo płacili ludzie kartą, czyli musiałem jeszcze terminal obsłużyć. Tam w sumie tylko wpisywałem kwotę, która była na paragonie, klikałem Enter, oni przykładali kartę i dalej w trasę. Trzeba było się streszczać ze wszystkim, trzeba było być szybkim, my mieliśmy płacone na godzinę, więc to był duży plus, bo nie od liczby zrealizowanych zamówień, tylko od godzinówki. Napiwki zależały od dnia. Od 15 do 80 zł można było dziennie wycisnąć. Ja tylko praktycznie na piwi dostawałem, ty nie dostawałaś, bo smażyłaś na kasie. Też to był okres taki zimowy i było po prostu mało ludzi, którzy przychodzili na miejsce. Zdarzali się też, ale było ich dużo mniej, także tylko telefonicznie tak naprawdę na miejscu. Tak, więc wszystkie napiwki... Więc Bartek miał jeszcze więcej roboty, bo wszystko musiał rozłożyć. Ale wszystkie napiwki za to do kieszeni zgarniałem. No i dostałem 5 zł na piwku. Jedziemy dalej. Normą były napiwki 2-złotowe, 5-złotowe, czasem dyszka, raz mi się trafił napiwek 24-złotowy, więc fajnie. I ważne jest podejście do klienta. Dużo było stałych klientów, ja jak do nich jechałem, to czasem sobie coś tam pogadaliśmy, pożartowaliśmy. Odwdzięczałem się rozmową za to, że oni mi coś dawali. Jeszcze takim jednym plusem pracy w gastronomii jest to, że mieliśmy darmowe jedzenie, mogliśmy jeść stamtąd wszystko. Minusem było to, że było małe menu, więc mieliśmy mały ur, ale jakby nie patrzeć, mogliśmy sobie jeść, nie musieliśmy się o to martwić, jak zapomnieliśmy swojego jedzenia z domu.
Jeszcze ważną rzeczą, którą chcę zaznaczyć, jest punktualność i agresja od klientów. Punktualność. Dlaczego punktualność? Jeździłem w zimę. Czasem jak była jakaś taka potężna zamieć, no to wszyscy toczyli się 5 km na godzinę, bo było tak ślisko, że nie można było samochodem ruszyć. Tutaj też wam wstawię jakieś przebitki, jak nagrywałem samochody, które nie mogą pod górkę ruszyć, podjechać. I czasem wychodziły, że były opóźnienia dwugodzinne nawet, dwugodzinne, trzygodzinne, przez to właśnie, przez taki ruch, a ja byłem jedynym kierowcą w tym miejscu i no jak przyjeżdżałem do klientów, no to często, zazwyczaj w weekendy, pojawiała się jakaś tam agresja w stosunku do mnie, że nie wiem, że długo, że zimne, czy coś takiego. Czasem po prostu, nawet jakby wszystko było punktualnie, ludzie byli w pewien sposób agresywni. Jakoś tam sobie zawsze z tym radziłem, nigdy po pysku nie dostałem, pieniędzy mi nie zabrali. No trzeba na to wszystko uważać. Przede wszystkim w weekendy. Weekendy, myślę, że weekendy najbardziej takie niebezpieczne były. W tygodniu było też mniej zamówień, więc to wszystko wyglądało całkowicie inaczej. My nie mieliśmy płacone więcej za weekendy, mieliśmy tylko jeszcze więcej godzin. Pracowaliśmy te 12 bodajże. No, ale tak, moim zdaniem, jakbym na stałe, to nie jest dobra praca, ale żeby sobie dorobić, moim zdaniem super. Jak my pracowaliśmy przez okres ilu? Dwóch miesięcy? Dwóch miesięcy, pracując no codziennie, mieliśmy tam no, jeden, dwa dni wolnego, gdzieś tam się wcisnął, no to myślę, że swoje zarobiliśmy i dzięki temu możemy ruszyć w tą podróż, bo kupiliśmy potrzebny ekwipunek. Niedługo na kanale się też pojawią jakieś filmy z tej podróży, więc będziecie mogli podejrzeć. Dużo pomogła na pewno nam ta praca finansowo. Tak. Ale musi być zimno. No ruszamy nie z całym zapleczem finansowym, jakim byśmy chcieli, bo chcemy jeszcze w Hiszpanii teraz popracować, jak do niej trafimy. Ale na pewno dużo nam właśnie z takim ekwipunkiem, rzeczy, które fajnie by było kupić w Polsce przed wyruszeniem. Z tym nam pomogła, nie? Tak myślę. No i cóż, dziękujemy wam za obejrzenie odcinka. Zapraszamy do oceny, do podzielenia się własnymi opiniami na temat tej takowej pracy. No i cóż, no i cześć! Do zobaczenia. A czasem są takie przygody jak tutaj. Jakiś potężny dzwon przed chwilą był. Ojejku, i to jak potężny. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. All home.